odpaliłem sobie taką stronę. W tej chwili ona już wygląda dramatycznie źle, nie wchodźcie na nią w ogóle. I na tej stronie byłem członkiem programów partnerskich właśnie tych firm. To są dystrybutorzy biletów na koncerty. I to działało tak, że jeżeli ktoś trafił na moją stronę internetową, zobaczył opis Openera 2014 i kliknął w link kup bilet, to ja dostawałem za to pieniądze. Te pieniądze były bardzo małe, ale jak opisałem sobie tysiące koncertów, dodałem fajne zdjęcia, dodałem fajne komentarze, opinie i tak dalej, no to wtedy z tych małych pieniędzy był efekt skali i robiło się powoli fajnie. Ale no stawałem przed dużymi wyzwaniami. To pewnie jest wspólny mianownik dla mnie i dla mojego poprzednika. Ja byłem tak naprawdę jednoosobową redakcją, tak? Byłem zależny od Google'a i od jego zmian w algorytmach, bo tak naprawdę cała masa tych Kowalskich, którzy przychodzili na moją stronę, żeby kupić bilety, oni przychodzili głównie przez Google'a, bo moim celem było wypozycjonowanie się na górze, na hasło bilety Open Air 2014 i tak dalej. Ten trafik, który przechodził przez moją stronę, tak naprawdę był przelatujący, czyli Kowalski wchodził na moją stronę, kupował bilet. Ja z tego miałem trochę pieniędzy, ale on nie zostawiał u mnie żadnych swoich danych kontaktowych. I teraz tu już zacznę swoją taką nawijkę wam na uszy, że jeżeli teraz zaczynacie jakiś swój blog albo jesteście zaawansowanymi blogerami, to już teraz zadbajcie o to, żeby zbierać dane kontaktowe do waszych followersów, fanów, kogokolwiek. Oczywiście jest super fajnie, jeżeli mamy olbrzymie grono śledzących nas na Twitterze, natomiast jeżeli mamy do wszystkich tych osób mamy adresy e-mail, to wyobraźcie sobie, jak może wzrosnąć wasz trafik na waszej stronie internetowej, na waszym blogu, jeżeli powiadomicie o tym nowym poście właśnie swoich subskrybentów, nazwijmy to, tak? Czyli ja miałem właśnie ten problem, że ja tutaj nie zbierałem w ogóle żadnych tych danych. No i marże, które miałem z tych biletów, były bardzo małe versus mój nakład pracy i czasu, który w to zainwestowałem. Tak naprawdę moi konkurenci, strony takie jak koncertomania.pl, czy też popatrzmy lokalnie InfoLudek, oni mają duże redakcje, które się tym zajmują, a w perspektywie miesiąca ja tych koncertów do dodania miałem no setki, tak? A każdy z nich musiał mieć indywidualny opis, oryginalny tekst, nieskopiowany ze strony organizatora. No i tak doszedłem do takiej ściany, bo w Ciltrafiku fajnie to wszystko szło, natomiast no, po kolejnym update'cie Google'a no, stanąłem przed taką trudną decyzją, co dalej. No i stwierdziłem, że tak, szkoda trochę domeny, bo domena jest fajna. Ja już się dotychczas dużo nauczyłem, jak działa ten rynek biletów na tej stronie, ale chyba muszę coś zmienić, więc pierwsze co, to musiałem wyluzować trochę, tak? Bo złapałem się na tym, że każdą wolną chwilę poświęcałem na dodawanie informacji o nowym koncercie, który będzie za 4 miesiące. Bez sensu. Stwierdziłem też, że muszę generować te dane kontaktowe jakieś, tak? Żeby ten Kowalski zostawał jakoś u mnie. No i muszę jakoś zacząć tworzyć wokół siebie społeczność. Jeżeli nie monetyzować właśnie poprzez programy partnerskie z tymi firmami, dystrybutorami biletów, to może jakoś inaczej mógłbym to monetyzować. No i co dalej? Pomyślałem sobie, co ja bym chciał najbardziej jako człowiek, który odwiedza stronę internetową o koncertach, wygrać. I tak naprawdę przyszło mi do głowy, że najlepszym taką nagrodą byłby dla mnie karnet albo bilet na właśnie festiwal Open Air. Zastanówmy się przez chwilę czemu. Tak naprawdę nawet jeżeli nie jestem fanem żadnego z tych zespołów, to jest tak fajne wydarzenie, a cena biletu jest tak wysoka, że mógłbym się pokusić o udział w tym konkursie, tak? A jeżeli jestem fanem Florence and the Machine, to już w ogóle szał. Okej, to już wiedziałem. Potem stwierdziłem, no dobrze, jeżeli robię konkurs, to muszę wyciągnąć po prostu z tej nagrody, z tego konkursu jak najwięcej. No i też zastanawiałem się, gdzie w ogóle jest pierwsze miejsce, pierwsza społeczność takich hardkorowych fanów tej muzyki, tak? Takich hardkorowych fanów tego wydarzenia też. No i po krótkim przemyśleniu tematu padło, że właśnie taką społecznością jest Last FM. Tam są bardzo zaangażowani ludzie,
wierni fani i wydarzenia, i tych wszystkich zespołów muzycznych, które się tam pojawiają. Więc mój konkurs, o którym za chwilę, promowałem, czy też link wkleiłem tylko w jednym miejscu. Ten link do tego konkursu wkleiłem tylko i wyłącznie na wydarzeniu założonym na Last FM, które było dopasowane do festiwalu Heineken Open Air bodajże 2013 albo 2014. Jak wyglądał sam konkurs? Konkurs, do zrobienia konkursu użyłem takiej aplikacji, czy też widgetu Glim. To jest tak naprawdę taki australijski startup. Ja się z nimi dogadałem, że ja im dam polskie tłumaczenie ich widgetu, czyli oni nie będą musieli po prostu tego tłumaczyć na polski język, dzięki czemu będą mogli sobie wejść na polski rynek. Jak ten konkurs działa, jak ten widget działa? Mamy tutaj jakąś tam wizualizację nagrody, oczywiście im lepsza ta wizualizacja, tym lepiej. Mamy jakiś tam wstępniak, bardzo ważne, żeby podkreślić wartość tej nagrody. Mamy ilość moich zgłoszeń, czyli w cudzysłowie ile ja zdobyłem punktów, starając się o tą nagrodę, i mamy skończony czas, kiedy ten konkurs się skończy. I teraz jak ja się zaloguję, oczywiście przez Face'a, to mi się otworzy coś takiego. I teraz po kolei przejdę, żeby ci, którzy siedzą z tyłu, też zrozumieli, w czym rzecz. Kolejne zgłoszenia, które mogę zdobyć. Mogę zdobyć przez, na przykład przez to, że się zapisałem do newslettera, tak? Następne zgłoszenie, czyli w cudzysłowie punkt, mogę zdobyć przez to, że zostanę fanem Klub FM na Facebooku. To samo się dzieje z śledzeniem na Twitterze. No i tak można dalej wymieniać. Zasubskrybuję kanał na YouTubie, więc dostaję jeden punkt wyżej, czyli zwiększam swoje szanse na zdobycie tej nagrody. Oczywiście nie pokazujemy tutaj, ile ma obecnie zwycięzca punktów, bo wtedy to byłoby bez sensu, tak? Cały czas wszyscy biją się między sobą, nie wiedząc, ile ten na górze ma punktów. Opcji jest mnóstwo. Można też zdobyć punkt za to, że się napisze na swoim własnym blogu o tym konkursie. Można też codziennie zdobywać jeden punkt za to, że się wejdzie na wskazaną stronę. W tej chwili tutaj już nie ma tej opcji, ale można też zdobyć punkt na przykład za to, że się obejrzy konkretny klip na YouTubie. I pomyślcie sobie, jakie to fajne buduje możliwości dla na przykład wytwórni płytowej, której zależy na tym, żeby mieć bardzo dużo wyświetleń danego klipu na YouTubie. Natomiast ja chciałbym wam zwrócić uwagę na dwie bardzo fajne funkcjonalności tego konkursu, tego widgeta. Pierwsza, związana z naszym dzisiejszym tutaj spotkaniem, poleć znajomym na Facebooku, aby zdobyć kolejne zgłoszenie. Może to nie jest najbardziej fortunnie i po polsku ujęte polecenie, natomiast to działa tak, że jeżeli ja, Marcin Kowalik, chcę zdobyć kolejny punkt, to udostępniam, tu jest taki, jak sobie to kliknę, to udostępniam ten konkurs na moim wallu na fejsie i każda osoba, która weźmie udział w tym konkursie, podbija mnie do góry znowu, jeżeli chodzi o moją punktację. I dzięki tej opcji, dzięki tej samej opcji na Twitterze, ten konkurs się pięknie rozprzestrzenia wirusowo w tych dwóch sieciach społecznościowych. Za chwilę ktoś powie, no ale Marcinie, to są przecież żebrolajki, no to jest w ogóle dramat, to jakość tych ludzi, których zbierasz, jest dramatycznie słaba. Do tego zaraz wrócę. Ta druga opcja, na którą chciałbym wam zwrócić uwagę, jest związana z monetyzacją tego, no bo jak wam pokazywałem na początku, no jakby moim wyzwaniem było też monetyzowanie tego konkursu, czyli zarabianie kasy. I teraz odpaliłem taką opcję, w ramach której, aby zdobyć aż 3 punkty w tym konkursie codziennie, można wpisać swój tajny kod. A żeby ten swój tajny kod otrzymać, trzeba wysłać płatnego SMS-a. I już jest wszystko jasne. Okej. Czyli to było pierwsze narzędzie, o którym wam wspomniałem, Glim. Później na końcu będzie cała lista tych narzędzi. Bardzo mi zależało, żeby od momentu uruchomienia tego konkursu, żeby śledzić, co ci ludzie rozpisują, co piszą o tym konkursie, tak? No bo dobrze wiecie, jako ludzie, którzy się świadomie poruszają w mediach społecznościowych, że tak naprawdę
to bardzo szybko może się, sukces może się zamienić w porażkę, jeżeli nie będziemy odpowiednio reagować na reakcje naszych fanów, czy też troli internetowych. Ja do tego używałem wtedy narzędzia, które się nazywa Mention.net. Wpisałem po prostu słowo kluczowe Klub FM i to narzędzie mi, tak samo jak Google Alerts na przykład, za każdym razem jak ktoś wspomniał o marce Klub FM, podsyłało maila z właśnie takim powiadomieniem. I tutaj widzicie przykładowe właśnie udostępnienia ludzi, którzy walczą o różne bilety na koncerty właśnie w ramach tych konkursów. Czyli tutaj ktoś właśnie skorzystał, Krzaczor, gram o karnet na Open Air 2014, zagrajcie też, żeby zwiększyć moje szanse. Jest unikatowy link, dzięki któremu ta aplikacja może to liczyć. Czyli ta akcja tutaj, to jest dokładnie ta akcja tutaj. Tak? I teraz jeżeli ktoś kliknął w ten link i faktycznie dołączył do konkursu, to użytkownik Krzaczor dostawał w mojej aplikacji jeden punkt więcej i miał większe szanse na zdobycie na końcu biletu, karnetu. Trochę liczb i zaraz wam powiem, czemu to jest taka szpila na końcu. Wystartowało to wszystko w maju. Ja już w tej chwili wiem, że żeby ten konkurs jeszcze lepiej zatrybił, ten czas trwania konkursu powinienem skrócić. Bo jak wiemy, że ta nagroda, na którą czekamy, przyjdzie jutro, pojutrze, to mamy większe ciśnienie, żeby o nią zawalczyć. Dlatego jeżeli bym teraz robił ten konkurs, to bym go zrobił na takiej zasadzie, że macie 3 dni na zdobycie nagrody, bo wtedy uczestnicy mieliby większe parcie na to, żeby tą nagrodę zdobyć. Ta szpila tutaj to jest tak naprawdę działanie jednej blogerki, no to obrażam trochę blogerów. To jest osoba bardzo młoda, która ma bardzo dużo osób śledzących ją na portalu Ask.fm, a jak pewnie część z was wie, Ask.fm się charakteryzuje tym, że ma no, po prostu młodą publiczność, tak? Bo jak już nasi rodzice są na fejsie, no to trzeba gdzieś uciec, tam gdzie ich nie będzie, więc ucieknijmy do Ask.fm. No i ta osoba po prostu, nie wiedząc o tym, że ja wyłapię wszystkie fraudy, czyli wszystkie oszukańcze zgłoszenia, po prostu namawiała swoich followersów, których ma tam mnóstwo, żeby ją podbijali właśnie w tych statystykach. Ale mój kolega z Australii oczywiście ją wyhaczył, no i tak wygląda na to, że ona właśnie z tego profilu próbuje podbić sobie statystyki, ale my ją wyłapiemy i nie będzie tak, że ona wygra nagrodę, która jej się nie należy. Okej. Trochę wyników. Zanim je ocenimy, to ja już wam powiem, że ja jestem z tej akcji bardzo zadowolony, bo ja się dzięki niej bardzo dużo nauczyłem. Ja w nią zainwestowałem. Trochę było przepychanek, żeby zdobyć tą nagrodę, ale się udało. I tak naprawdę efektem tej całej mojej nauki, czy też tak jak mój poprzednik mówił, tego rozwoju, tej naszej drogi, bo to wszystko jest droga, tak? To jest droga, która nas gdzieś tam zawiedzie. Efektem tego jest to, że przygotowuję właśnie teraz podobną akcję, ale już nie dla swojego portalu, tylko dla takiej fajnej marki kosmetycznej. Bo nie jest obciachem udostępniać na fejsie konkurs z karnetem na openera i chyba też nie jest obciachem na przykład udostępniać na konkurs, czy też prosić znajomych o to, żeby podbili mnie w konkursie z jakimiś fajnymi kosmetykami. I w tych branżach, które dobrze zasysają, których się nie wstydzimy w social media, w tych branżach takie konkursy mają sens. No ale pójdźmy do konkretów. Dla mnie z tych wyników nie są ważne wyświetlenia, tak? Nie jest ważna liczba użytkowników. Dla mnie najważniejsze akurat jest ten tutaj etap, czyli 540 adresów e-mail. Dlaczego? Bo tak naprawdę no, mało mam z tego, że mam tam iluś tam fanów. Wiem, że to tutaj bardzo jest ryzykowne powiedzieć, ale taka jest prawda. Jak sami wiecie, wasz przekaz wysyłany, organiczny post na fejsie ma zasięg 5-10%, jakoś tak. Więc ja wolę mieć pewnik,
w postaci 540 adresów e-mail i wspierać te moje późniejsze powiadomienia o późniejszych koncertach właśnie wysyłaniem mailingu i działaniami na social media. No tak, mówiłem wam już o tym, że można subskrybentów generować, mówiłem wam, że można im kazać, żeby wejść na konkretną stronę. Była dziewczyna, która codziennie przez te tam 3 miesiące codziennie wchodziła na wskazaną stronę. O północy 01 wchodziła, bo widziałem to w statystykach, wchodziła na podaną stronę i sobie podbijała swój wynik końcowy o kolejny punkt. Czyli jej zajebiście zależało, tak? A chyba na tym nam zależy, żeby wzbudzić w nich akcję, żeby im zajebiście zależało. Efekt SEO, można to tak nazwać, to jest 48 wpisów na zewnętrznych blogach. Ja to musiałem niestety manualnie weryfikować, ale to można poprawić. Każdy z tych wpisów miał link do mojej strony, czyli zdobyłem 48, powiedzmy, że naturalnie zdobytych linków z różnych stron. No właśnie, można by powiedzieć, no ale Marcin, to przecież to były żebrolajki tak zwane. Dla mnie dowodem na to, że to byli ludzie, którzy chcieli kiedyś ze mną być i z marką Klub FM, jest to, że liczba tych followersów nie spadła, tak? Czyli ja po tym konkursie dalej serwowałem im treści, których oni się spodziewali. Tymi treściami były treści trochę powiązane właśnie z festiwalem i oczywiście konkursy, tak? Dokładnie. No i te skoki tutaj to są po prostu kolejne edycje różnych konkursów. Tu macie liczbę osób śledzących to konto na Twitterze. Później też wam powiem, co to jest za narzędzie. To jest bodajże Social Bro. Taki soft darmowy, który pozwala wgryźć się głębiej w tą publiczność, która was śledzi. Demografia, kto ma wpływ większy na swoich followersów, kto mniejszy i tak dalej. Fajna rzecz. Kolejnym argumentem, dlaczego myślę, że to nie były żebrolajki, no to jest open rate i click rate maili, które później wysyłałem do tych ludzi. Bo tak jak wam pokazywałem, zgromadziłem tam 540 maili i ja po tym konkursie robiłem tak zwane działania CRM-owe. Na początku wam pokazywałem w tym kółku, była legenda i tam było hasło CRM. CRM to jest rodzaj marketingu, w ramach którego mówimy ponownie do osób, które są już naszymi klientami, powiedzmy, tak? Bo myśmy już ich pozyskali, więc jest dużo taniej do nich mówić jako do klientów pozyskanych. No i jeżeli miałem tam na poziomie 30% open rate, znaczy, że na 100 osób 30 osób otworzyło tego maila, czyli aż 1/3 była zainteresowana treściami, które im serwowałem w mailach, czyli to nie były żebrolajki, no tak sobie to tłumaczę. Przykład tego maila, którego właśnie nie wysyłałem, no to możecie zobaczyć. Kolejny konkurs, Festiwal Sacrum Profanum. Ja tutaj też się podpisuję pod tym, żeby wzbudzić, znaczy podpisywałem kiedyś, żeby wzbudzić zaufanie, żeby pokazać, że to jest człowiek, a nie jakaś po prostu marka z czapy. No, przy następnej edycji próbowałem też jakby podgrzać atmosferę jeszcze przed konkursem, tak? Już miałem tych ludzików zgromadzonych na Twitterze, więc już ich tam podkręcałem, że za 3 dni będzie następny konkurs. Takie odliczanie, nie? Odliczanie. Konkurs wystartował, super. Potem tych, którzy już wzięli udział w konkursie, próbowałem remarketingować, czyli przypomnieć im, że jeszcze mają szansę podnieść swoją szansę, liczbę punktów i szansę na zdobycie biletu. Tak? Czyli też podliczanie do końca konkursu. Kolejna, jakby nazwijmy to kolejna nauczka, czy też kolejny plus, który wyniosłem z tego, to są dane. Każda edycja konkursu, każda kampania reklamowa powinna nas czegoś nauczyć. Nawet jeżeli z budżetem wtopiliśmy, jeżeli pozyskaliśmy 10 klientów, a liczyliśmy na to, że będzie 10 tysięcy, to musimy z tego coś wyciągnąć, tak? I taką nauczką dla mnie na przykład jest, to jest też chyba Social Bro. I on pokazuje na podstawie historii tweetów, kiedy najlepiej jest tweetować, tak w dużym skrócie. Czyli
Kiedy zgarniemy największą publiczność, puszczając przekaz, jakiś content na naszym koncie na Twitterze? To jest oczywiście zależne od waszych followersów, od demografii, od grupy docelowej, od płci, wieku i tego, co jest w telewizji, bo jeżeli w sobotę o 22 będzie finał Tańca z Gwiazdami, to choćbyśmy po prostu robili konkurs z 10 biletami na Twitterze, no to rezonans, tak, czyli odbiór tego będzie mniejszy. Okej, okay, to już było, czyli teraz powinniśmy powiedzieć chwilę chyba o tych narzędziach. Tak, ta aplikacja konkursowa się nazywa Glim, glim.io. Korzystałem z Buffera. Buffer to jest takie narzędzie, dzięki któremu możecie zaplanować sobie na przykład na cały dzień wasze tweety albo posty na Facebooku. Jak ktoś jest bardzo zapracowany, to jest to dla niego całkiem fajna opcja. Canva. Jeżeli nie macie po prostu serca do Photoshopa ani czasu do Photoshopa, to z Canva możecie zrobić całkiem akceptowalne, proste grafiki, które się nadają całkiem fajnie do publikacji w mediach społecznościowych. Mailchimp. Mailchimp to jest takie narzędzie do zbierania adresów e-mailowych i na przykład do wysyłania takich maili, jak wam pokazywałem, albo do stworzenia automatycznej komunikacji mailowej, czyli Kowalik się zarejestrował dzisiaj w newsletterze, jutro dostanie powiadomienie, fajnie, że wpadłeś, sprawdź ten konkurs i ten konkurs, a jak Kowalik będzie miał 16 grudnia urodziny, to od Mailchimpa dostanie automatycznie z tego newslettera życzenia urodzinowe. O Mention już wspominałem. Tak, nie mam osobnego slajdu na ten temat, ale partnerzy są kluczowi. Można by powiedzieć, że te wyniki, które tam wam pokazywałem, no to one są, no, nie urywają tyłka, tak? Dla mnie one są super fajne, bo zrobiłem to wszystko sam, dużo się powodzę nauczyłem i tak dalej. Natomiast wyobraźmy sobie scenariusz, w którym Pogoń Szczecin w konkursie jako nagrodę robi trening z drużyną, tak? I publikuje sobie takiego tweeta u siebie i publikuje takiego posta, link do tego konkursu w swoich mediach społecznościowych. Pomyślmy, jaki to by wygenerowało zasięg, tak? Albo pomyślmy sobie, że telewizja, która kiedyś była muzyczną telewizją, MTV, publikuje link do konkursu na swoim kanale, tak? Wtedy, kiedy ma największą oglądalność. I pomyślmy, jaki to mogłoby mieć duży odbiór wtedy wirusowy. Wtedy nasze ściany pewnie na fejsie by się zapełniły właśnie tym jednym konkursem. Okej. I bonus. Jeżeli chcecie taki case study lub historię, studium przypadku dla branży kosmetyków, to taki właśnie case study się właśnie tworzy. Jak wejdziecie na LinkedIn i mnie poszukacie i mnie tam dodacie, to wtedy ja obiecuję, że jak tylko ten case study już z siebie wyrzucę, to wtedy na pewno z przyjemnością wam prześlę. Dziękuję bardzo.